twardym, konkretnym, tak? Tutaj mentor ma za zadanie zapoznać się z tym problemem, z sytuacją osoby, która do niego przychodzi, ale też może zaproponować swoje własne rozwiązania, czyli doradzić, konkretnie zasugerować. Mentorzy i mentor przygotowują się do tych spotkań. Mamy narzędzia takie wspierające, które pozwalają bardzo ułożyć ten proces. Więc jest to coachingu różne na tym, że rozmawiamy konkretnie i też podkontentowania konkretnych rozwiązań. A czy zawsze osiągacie Państwo sukces? Myślę, że to się okaże po latach. Natomiast Katolicki głos w Twoim domu, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica. Bardzo dziękuję ojcu Benedyktowi za dotychczasowy dyżur, za prowadzenie programu, za bardzo ciekawy temat. No, oczywiście ojcu Benedyktowi, ale i Państwu, którzy włączali się w współtworzenie tej audycji, bo jak to ktoś powiedział, słowa pouczają, ale przykład pociąga. A właśnie potrzeba nam, abyśmy dawali świadectwo, również świadectwo tej pięknej miłości małżeńskiej, rodzinnej, kiedy tak często widzimy, że autorytet ojca, matki, rodziców, rodziny jest wciąż podważany, czy gdzieś spychany na margines życia społecznego. Dlatego przy takim właśnie wspomnieniu, przy takiej okazji warto głośno mówić i nie wstydzić się tego, że kochamy najpierw Boga, ale także i tych, których Bóg na naszej drodze postawił najczęściej w tym powołaniu do życia w sakramencie małżeństwa. Jest to małżonek, żona. Kochani, a w Stanach Zjednoczonych, w Kanadzie, przynajmniej na naszej półkuli, jeszcze wtorek, 14 dzień lutego, a więc w kalendarzu liturgicznym w Polsce, święto świętych Cyryla Mnicha i świętego Metodego biskupa patronów Europy, przynajmniej u nas w Kościele wspomnienie obowiązkowe. Bardzo serdecznie pozdrawiam wszystkich, którzy nas słuchają. Nie tylko w Polsce, bo jeszcze nie śpią, albo już może nie śpią, bo wykonują pracę, ale także właśnie tutaj na półkuli północnej i gdziekolwiek Państwo są, słuchając Radia Maryja, proszę czuć się pozdrowionymi i te pozdrowienia przyjąć. Może na początku kilka słów na temat fragmentu z dzisiejszej Ewangelii. Ewangelii według świętego Łukasza. Spośród swoich uczniów wyznaczył Pan jeszcze 72 i wysłał ich po dwóch przed sobą do każdego miasta i miejscowości, dokąd sam przyjść zamierzał. Powiedział też do nich: żniwo wprawdzie wielkie, ale robotników mało. Proście więc Pana żniwa, żeby wyprawił robotników na swoje żniwo. Jak mogę zostać żniwiarzem Chrystusa? Dlaczego nadal słyszymy z ust Jezusa, że wciąż brakuje mu robotników? Bóg powołuje człowieka i zaprasza go do współpracy. Powołuje tych, których sam chce. Mówi: nie wyście mnie wybrali, ale ja was wybrałem. Dlaczego zatem wciąż są braki? Jezus ustanawia swoich apostołów, tych pierwszych i tych dzisiejszych. Bierze ich z ludu i do ludu posyła. Powołuje nas wszystkich do świętości, każdego bez wyjątku. Świat świętuje dziś Dzień Zakochanych. A jak mam zakochać się w Chrystusie? Jak opowiadać całym swym sercem? Pokochaj Boga i prawdę, Mareczku, ci to wystarczy.